Raz, raz, halleluja! Jezus żyje, kochani! Jezus zwyciężył! Kochani, nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj dla was! Jestem tutaj dla was! Kochani, jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo! Jesteśmy ludźmi, którzy każdy w osobisty sposób spotkał się z Jezusem Chrystusem! Ja w 2015 roku narodziłem się na nowo i spotkałem się z Jezusem w duchu, w swoim pokoju. Kochani, od małego wychowywałem się w rodzinie religijnej, w rodzinie katolickiej, gdzie zmuszano mnie, idź do spowiedzi, bierz sakramenty i tak sobie dorastaj. Ale wiecie co, gdy dorastałem, to w moim sercu była pustka i nie ogarniałem tego. Nie wiedziałem, co to jest, ale to jest właśnie pustka. I kochani, od najmłodszych lat spróbowałem sobie tą pustkę wypełniać alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją. Dużo wiele rzeczy bym tutaj dodał, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że w momencie, kiedy przedawkowałem narkotyki, byłem uzależniony 8 lat. Jeździłem po Polsce na imprezy techno, bo myślałem i uważałem, że właśnie tą pustkę, którą miałem w sercu, właśnie to wypełni ją. Ale to nic nie wypełniło. Dobry alkohol, dobry seks, dobre narkotyki, przyjaciele. Nie zdoła ci tego wypełnić i ty dobrze o tym wiesz. Ja tego wszystkiego doświadczyłem. Byłem osobą odrzuconą. Ja chciałem i pokazywałem, że jestem kimś w gronie przyjaciół. Nosiłem maskę, a taka prawda była, że byłem poranioną osobą w środku. Byłem odrzucony, niezaakceptowany. I tak właśnie przez to nadużywałem narkotyki, alkohol, imprezy, żeby przykryć ten ból, żeby przykryć te rany, ale to nie przykryło. Ale wiecie co? Gdy ja dalej imprezowałem, gdy dalej ćpałem, to ja byłem na drodze do piekła, na drodze do śmierci. Byłem na drodze do śmierci. Ale wiecie co? 90% ludzi w tym kraju uważa się za chrześcijan. Ja się też za taką osobę uważałem. Ale gdy patrzyłem realnie, to ja wpadałem w bagno. Ja byłem ćpunem. Byłem osobą, która cały czas imprezowała. I byłem osobą zniewoloną. Ja byłem w klatce. Sam nie byłem sobie w stanie pomóc wyjść z tego. Miałem problemy z psychiką. No bo gdy człowiek trwa w tym, to psychika się rujnuje. Czyli dusza. Czyli dusza. Ale wiecie co? Zawołałem do Jezusa. Zawołałem ze szczerego serca. Jeżeli prawdziwie ty jesteś i żyjesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie, bo ja tak nie chcę funkcjonować i żyć dalej. Kochani, i przyszedł do mnie Bóg. Przyszedł Jezus Chrystus, objawił mi się i powiedział: Damian, ja ciebie kocham i ja ciebie już takiego nie zostawię. I doświadczyłem akceptacji, doświadczyłem bezpieczeństwa. Kochani, ale ja narodziłem się na nowo w moim pokoju. Moje stare myśli się odwróciły, odwróciłem się od grzechu. Zacząłem prawdziwie tam pokutować. Pokazywałem, że jestem mocną osobą, że jestem twardy. Ale ja padłem na kolana i łzy same ciekły mi po policzkach. Ja zrozumiałem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że Jezus Chrystus umarł za każdą patologię, w której żyłem. Kochani, i ja uwierzyłem, że On to zrobił dla mnie, że On wycierpiał na krzyżu za mnie, abym ja, gdy przyjmę Go jako swojego Pana i Zbawiciela i oddam Mu swoje życie i narodzę się na nowo, będę zbawiony, będę oczyszczony, będę nowym stworzeniem. I tak się stało. Od 2015 roku jestem inną osobą. Moje życie zmieniło się, odmieniło się o 180 stopni. Mieszka we mnie Duch Święty. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jego święta krew mnie oczyściła. Obmyła mnie z całego grzechu. Byłem osobą zademonioną. Demony zostały wygonione.
Jeżeli ty dziś masz problem z psychiką, czyli z duszą, i jesteś zademoniony, chorujesz, jesteś zniewolony, cierpisz, nie potrafisz tego nazwać, to przyjdź. I jest rozwiązanie. Jezus jest rozwiązaniem. Dziś możesz wyjść z klatki. Dziś możesz zdjąć kajdany z rąk, jeżeli tylko pozwolisz. Jeżeli dziś podejmiesz decyzję i z wiarą powiesz: Jezu, ja tego nie ogarniam, ale Jezu, ja chcę teraz tu na tym miejscu oddać Tobie moje życie, bo to ja jestem odwrócony do Ciebie. Co ten koleś mówi, to ja to samo doświadczam. Nie daję sobie z tym rady, ale przyjdź teraz. Przyjdź, Jezu, teraz, Zbawicielu. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty zmartwychwstałeś. Halleluja! Duchu Święty, docieraj teraz do osób, które szukają Ciebie, Jezu, którzy pragną żywej i prawdziwej relacji z Tobą. Halleluja! Kochani, musicie narodzić się na nowo. Musicie narodzić się na nowo, bo dziś jesteście martwi duchowo. Ja byłem martwy 27 lat, ale gdy zawołałem do Jezusa, oddałem Mu swoje stery, narodziłem się na nowo. Poznałem prawdę, a ta prawda mnie wyswobodziła. Dlatego tu dziś jestem i zwiastuję Wam Ewangelię, która jest życiem i która daje życie, mi dała życie. Co Wy dziś wybieracie? Życie albo śmierć? Dlatego tu jesteśmy i kładziemy przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo czy przekleństwo. Ale On, potężny Bóg, dał Ci wolną wolę i to Ty wybierasz. Ty decydujesz, którą drogą chcesz pójść. Którą drogą? Ale Bóg tak Cię umiłował, że dlatego mnie tu postawił, abym ja stał i w mocy Ducha Świętego mówił te poselstwo, aby Cię dotknęło, abyś się ogarnął, abyś przyjął słowa prawdy. Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jeżeli dziś przyjmiesz te słowa, słowa prawdy, i na rogu jakiejkolwiek tej ulicy szczerze zaprosisz Jezusa, doświadczysz Ducha Świętego. Doświadczysz Ducha Świętego. Jeżeli chorujesz i potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź tutaj do nas. Położymy rękę na Ciebie, nasze święte ręce, bo w naszych żyłach jest DNA Jezusa Chrystusa. Duch Święty chce dziś Ciebie dotknąć, uzdrowić Cię. Taka jest prawda. Ale ten kraj zalała religia. Ten kraj żyje w religii. A chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest relacja z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Kochani, zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Abyście się nie chlubili. Abyście się nie chlubili. Dziś za darmo możesz przyjąć zbawienie. Zapraszam Cię. Zapraszam za darmo. Za darmo. Zostańcie i posłuchajcie poselstw innych ludzi, którzy na co dzień, 24 godziny na dobę, żyją z samym Bogiem, bo ten Bóg mieszka w nas. Ten Bóg mieszka w nas i On chce dziś zamieszkać w Tobie. Ale co Ty z tym zrobisz? Dziś jest dzień, ten wieczór, abyś dziś poznał Chrystusa. Abyś odwrócił się od grzechu. Bo karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Przyjdź tutaj. Jesteśmy dla Was. Amen.